Michał Adamczyk, dobry wieczór Państwu. To jest program Bez Retuszu. Parafrazując słynne słowa Joanny Szczepkowskiej, możemy powiedzieć, proszę Państwa, dziś, 1 października 2017 roku, skończył się w Polsce komunizm. Bo dziś kończą się przywileje, jakimi przez 28 lat cieszyli się funkcjonariusze aparatu represji w czasach PRL-u. Od dziś emerytury byłych SB-ków, byłych UB-ków nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Po okrągłym stole osoby, które współpracowały z SB, wciąż w Polsce miały wiele do powiedzenia. I zastanawiamy się, czy dzisiaj to jest ten symboliczny dzień, kiedy możemy powiedzieć, że ich wpływy i ich środowiska wpływy właśnie się kończą. Będziemy o to pytać, będziemy o tym rozmawiać. Czekamy na Państwa opinie i komentarze. 7150 to numer, pod który prosimy wysyłać SMS-y. Jesteśmy także na Facebooku oraz na Twitterze. Gorąco zachęcamy do zajrzenia szczególnie na portal społecznościowy Twitter. Tam bowiem trwa nasza sonda internetowa, a dziś pytamy Państwa, czy jesteś za zlikwidowaniem przywilejów funkcjonariuszem SB. Tak lub nie, prosimy o odpowiedź. Głosowanie zakończy się podczas naszego programu i podczas naszego programu podamy ostateczne wyniki tego głosowania. Jak dotąd głosowało ponad 4000 internautów. Liczymy oczywiście, że tych głosów będzie więcej. Ale podczas naszego programu będziemy także rozmawiać o gospodarce, bo płyną bardzo dobre informacje z Polski za granicę, daleko za granicę i właśnie o tym będziemy rozmawiać pod koniec naszego programu. A moimi pierwszymi gośćmi są Andrzej Rozpuchowski i Mieczysław Gil oraz Grzegorz Popielczyk. Panowie, wszyscy jesteście ofiarami perelowskiego systemu represji. Czy w związku z wejściem w życie ustawy dezubekizacyjnej odczuwacie satysfakcję? Tak, ustawą taką jak ta państwo polskie przywraca wiarę w sprawiedliwość ludziom prawym, a odbiera niezasłużone przywileje ludziom nikczemnym. Ludziom, którym to jest odbierane, to byli ludzie, którzy służyli zbrodniczym, komunistycznym formacjom PRL-u. Służyli z własnej woli, z własnej chęci różnych spraw, które chcieli osiągnąć. I dzisiejsze ich żale są żałosne i są nie do przyjęcia. Brakuje jeszcze wielu rzeczy. Ten dzisiejszy akt, który pozbawia ich olbrzymich w stosunku do przeciętnych ludzi, a także do ich ofiar, nieprzeciętnych emerytur i rent, jakie mieli, czyni pierwszy krok, dla mnie pierwszy krok ku sprawiedliwości, bo najważniejszy przywilej byłych SB-ków, UB-ków, żołnierzy komunizmu nie jest jeszcze zagrożony. Co pan dzisiaj odczuwa? No, odczuwam, że to, co mogło być dużo wcześniej rozwiązane, za zgodą opozycji mogło być to rzeczywiście zrobione. Czekaliśmy długo na te rozwiązania, bo społeczeństwo, bo prześladowani, bo my jesteśmy tu wymieniani, ale przecież to całe gremia w Nowej Hucie ludzi, którzy stanęli w pierwszym szeregu walki o Solidarność, a de facto o wolną Polskę. To dla nich jest, myślę, też satysfakcja. Za chwilę o tej przeszłości, waszej przeszłości, panów przeszłości porozmawiamy. Jeszcze pytanie do pana. To jest właśnie satysfakcja dzisiaj? To jest to właściwe tak. Słowo? Dla mnie tak. Garnitur założyłem. Dla mnie jest to święto. Czekaliśmy. Akurat tak się złożyło, że pierwsze święto, jak mówi pan Rozpuchowski, czekam na dalsze wydarzenia, które nam pomogą trochę się odbudować, bo przeżyliśmy z żoną niezwykle przykre chwile. To proszę nam o nich właśnie teraz opowiedzieć, co przeżywał pan wtedy, co przeszedł pan wtedy, gdy w Polsce rządzili komuniści. Przeżyliśmy niezwykle radosne chwile, niezwykle przepiękne chwile, niestety tylko chwile, kiedy organizowaliśmy Solidarność. Pochodzę z miasta, w którym 16 tysięcy zatrudnionych osób, z tych 16 tysięcy zapisało się do Solidarności 14 tysięcy. Były to przede wszystkim kobiety. Dziś chciałbym tym kobietom serdecznie podziękować. Walczyły, były dzielne, czego najlepszym przykładem, niezwykle dzielne, czego najlepszym przykładem jest moja żona. A pana historia? Moja historia? No, zaczęła się
właściwie poza tym pierwszym okresem powstania Solidarności, organizacji Solidarności, strajku w Żardowie, który trwał od 12 października do 4 listopada. Później właściwie zakończyło to się internowaniem i cały okres do listopada 1988 roku był dla nas niezwykle ciężki, okrutny. SBC robili wiele rzeczy, żeby nas upokorzyć, żeby nas zniszczyć, żebyśmy się poddali. A ja w tym momencie chciałem powiedzieć, że piękne chwile przeżyłem i chciałbym życzyć każdemu, żeby podniósł się choć i przeżył tą wspaniałą chwilę, podniósł się choć na chwilę. No są to rzeczy, których jak człowiek nie przeżyje, to tego nie rozumie. Jeśli nie jest to tajemnicą, to ile wynosi dzisiaj pana emerytura? Do niedawna 840 zł. Jaka jest pana historia? No cóż, moja historia jest nierozłączna z Nową Hutą, z Krakowem. I mam wielką satysfakcję, że Nowa Huta, miasto, które miało być wzorem miasta komunistycznego, socjalistycznego, jak mawiano, a więc z odpowiednio ustanowionymi relacjami społecznymi, stanęło do budowy Solidarności, zaprotestowało i że w tej budowie Solidarności, w tych działaniach Solidarności ludzie, hutnicy, moi przyjaciele, znajomi, przełożeni w jednym szeregu opowiedzieli się za postulatami, które padły w Gdańsku, ale także były potem rozwijane w innych terenach, na innych obszarach. Był pan później nękany? Jakoś nie lubię o tym mówić, ale jeśli powiem, że w czasie aresztowania osadzono mnie w celi z tymi, którzy czekali na wykonanie wyroku śmierci. No to trudno mówić, że ja tego nie przeżywałem, kiedy jeszcze kilka godzin wcześniej ktoś zupełnie przypadkowo, tak to nazwijmy, opowiedział mi, że często zdarza się także w takiej celi, jak się siedzi oczekującymi na wykonanie wyroku śmierci, oni popełniają dodatkowe przestępstwo, żeby przedłużyć sobie życie, bo jest nowy proces, nowe dochodzenie. Więc kiedy o tym i to słyszałem, kiedy dowiedziałem się, że oni czekają, oni są tymi skazanymi na wykonanie wyroku śmierci, no to pewne na przemyślenia same się nasuwały. Celowe działanie SB-ków. Sądzę, że tak. No tak by należało z logiki pewnej wnioskować. A jaka jest pana historia? Moja historia związana jest z Hutą Katowice w Dąbrowie Górniczej. I tak się składa, że jestem jednym z przywódców czterech największych strajków w Polsce w sierpniu 1980 roku. Sygnatariuszem porozumienia katowickiego, najmniej znanego. Najbardziej znane to, jak wiemy, Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie. Ale tak się składa, że przywódcy i nie tylko tamtych porozumień to byli agenci komunistyczni, a ja jestem jedynym, który był uczciwy. Od tego momentu właściwie komuniści również niszczyli mnie. Też mi jest trudno o tym mówić o sobie samemu. To jest wielu ludzi, potężny zakład, prawie 30 tysięcy ludzi, Huta Katowice. Ale kiedy przyszedł stan wojenny, no to oczywiście okres ponad rok pełnego internowania. Z internowania nigdy nie wyszedłem, tylko jako jedna z ostatnich osób w Polsce zostałem na terenie więzienia w Bieszczadach, w Buchercach. Zostałem skuty przez bezpiekę w kajdanki i cywilnym fiatem wywieziony, jak się okazało, do Warszawy, do MSW, gdzie stanąłem przed pułkownikiem Naczelnej Prokuratury Wojskowej, tej, która po latach tak nieudolnie badała to, co się stało w Smoleńsku 7 lat temu. I ten pan pułkownik, jego nazwisko pamiętam do dzisiaj, Ryszard Szczęsny, oskarżył mnie o próbę, o zbrodnię obalenia siłą ustroju PRL i osłabienia mocy obronnych. Wręczył mi 3-miesięczną sankcję.
i odesłał do aresztu śledcze lub przy ulicy Rakowieckiej. Wszyscy w Warszawie to wiedzą. W zagrożeniu artykułem najcięższym kodeksu karnego od lat 10 więzienia do kary śmierci włącznie. I wasi oprawcy przez długie lata, już po 89 roku, przypomnę raz jeszcze, przez 28 lat odbierali wysokie świadczenia emerytalne. Czy w związku z tym mieliście takie poczucie niesprawiedliwości? Buntowaliście się przeciw temu? Jak to wyglądało? Buntowaliśmy się dlatego, że trudno jest żyć, na przykład w moim przypadku, gdyby nie praca żony i jej pensja, ja bym nie przeżył, a mieliśmy i mamy dziecko, syna, który zapłacił straszną cenę za to, co się działo przez te lata, co SBC-y z nami robili, który jest chłopcem niepełnosprawnym, będzie wymagał opieki kochających go ludzi do końca życia. Po prostu był bardzo ze mną związany psychicznie. Bardzo ojca cenił, kochał, bardziej jak matkę. I patrzył na mnie i się obawiał, że spotka mnie jakieś nieszczęście. Ja dzisiaj do pana jechałem do programu i on na pewno to przeżywa. Nie patrzy w telewizor, bo się po prostu boi. Boi się zresztą do dzisiejszego dnia wyjść sam z bloku. Musi czekać na rodziców. Był przy zatrzymaniu? Pana zatrzymaniu? Mnie zatrzymywano, nie, Paweł urodził się w 83 roku. Mnie zatrzymywano w stanie wojennym ponad 30 razy i on to widział, przeżywał. A jednego dnia, kiedy byłem sam z dzieckiem, przychodziło ich zresztą tylu, że trudno ich było upilnować. Ja nie upilnowałem, podłożyli 4 ulotki mnie. Czyli włożyli do torebki żony i za to zostałem skazany, a sędzia, który mnie skazał, awansował po krótkim czasie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Co chcę przez to powiedzieć? A co się później działo z tym sędzią? Ma pan jakąś wiedzę, informację? Nie, dalej nie wiem, ale mówię, awans uzyskał. Zresztą tak było. Natomiast chcę powiedzieć o rzeczy, której się bałem. Przyznaję się, że ja ich widziałem zawsze w stanie nietrzeźwym. Zawsze. Jak mnie zabierali na komendę, a później na dołek. Jakieś tam głupie przesłuchania i docinki, i ubliżanie, bo oni mieli język, że no można byłoby szewca nauczyć. I pewnego pięknego dnia, kiedy mnie zatrzymali, a zatrzymywali na przykład na ulicy. Nie można było się dowiedzieć, co się ze mną stało. No bo jak przyjeżdżali, zabierali z domu, no to jeszcze rodzina wiedziała. Ale pewnego pięknego dnia wnieśli mnie właściwie do gabinetu i ten, który miał mnie niby przesłuchiwać, wyjął pistolet, przystawił, był pijany, to mówię, widzę go jak dziś. Przystawi mi do głowy i mówi, nie powiem, chociaż jest godzina po 22, ale nie wypowiem tych słów. Powinienem ciebie zastrzelić, dostałbym medal. Tyle wódki na stole, a ja musiałem do roboty zaprzeć. Ty taki, nie taki, będziesz siedział. No i tak to się działo. A mój Paweł to wszystko widział, czuł i jest pod opieką lekarzy do dzisiejszego dnia i będzie. Nie wiem, czy dziecko nie wyjdzie, na pewno z tego nie wyjdzie, bo to jest, on z tym wzrastał. A nieodwracalna trauma. Tylko jedno zdanie powiem. Przełomowym momentem był 87 rok, kiedy wróciłem z Gdańska, przepięknej, z udziałem Jana Pawła II i w sobotę weszli przez okno. Nie chciałem ich wpuścić, a mieszkaliśmy na parterze, okno było otwarte. I Pawełek mój się miał wtedy 4 lata, przestraszył się bardzo, złapał mnie, ścisnął za szyję, trzymał, łukał, a oni go wyrywali z moich ramion i mówię, zabierzemy dzieciaka do domu dziecka. No rzeczy nieprawdopodobne. Wstrząsająca historia. Dlaczego
przez tyle lat, przez 28 lat, wasi oprawcy, SB-cy, UB-cy, cieszyli się wysokimi przywilejami emerytalnymi. Jak pan sądzi, dlaczego tak długo? Myślę, że jest to sprawa ogólnej sytuacji politycznej. Nam nie wypadało się dobierać, że tak użyję takiego słowa, do tych spraw. Natomiast były osoby, były instytucje, które upominały się, ale nie na tyle znacząco, żeby podjęto te parlamentarne działania w tej sprawie. Ja powiem, że w Krakowie mieliśmy dużo pomocy tej materialnej, ale nie tylko. I tutaj zaangażowanie Kościoła Krakowskiego było ogromne. Ja nie zapomnę słów kardynała już nieżyjącego, świętej pamięci Macharskiego, że mogliśmy do Komitetu Arcybiskupiego zawsze przybywać, rodziny mogły przybywać tam, dostawały pomoc i to było wspaniałe, ale to było tylko w centrum Krakowa, no w tym, owszem, ktoś przyjeżdżał z jakichś odległości dalszych, ale musiał być zarekomendowany, bo wiadomo, że Służba Bezpieczeństwa podstawiała swoich ludzi, którzy też przychodzili jako rzekomo poszkodowani po pomoc. Więc to są sprawy, które dobrze, że stają się upubliczniane i dobrze, że wielu z tych osób, które pomagały, mają te osoby jakąś satysfakcję dzisiaj od władz, a także od nas. No. Ale wiele osób zapewne liczyło, że po 89 roku... Już, przepraszam, no trzeba to jasno, ile osób nie żyje, to jest najważniejsze. Wiele osób pewnie liczyło na to, że po 89 roku uda się to wszystko rozliczyć. Tak również myśmy wszyscy myśleli, ale niestety okrągły stół był jednym wielkim oszustwem, gdzie komuniści dogadali się w dużej mierze z agentami, sprzedawczykami i ludźmi naiwnymi i ustalili, że komuniści po okrągłym stole w ramach III Rzeczpospolitej nie tylko nie poniosą kary żadnej, będą bezkarni i do dzisiaj komunizm nie miał w Polsce swojej Norymbergi. Komuniści nie zapłacili za zbrodnie, za terror psychiczny, za terror fizyczny, za mordy, za krew, za łzy, za te dzieci małe, wyrywane. Ja też miałem synka, który miał w 81 roku, w chwili wprowadzenia stanu wojennego, miał zaledwie 5 lat. Także to są dramaty, które odciskają się na życiu każdego człowieka. I niestety po prostu były za duże wpływy po okrągłym stole, nawet do dnia dzisiejszego, w postaci różnych środowisk PO, ENSKROPKOM, KODY, NIEKODY, Obywatele, RP i tak dalej. Ci ludzie dalej bronią tych zdradzieckich, komunistycznych i innych elit i z tym powolutku zrobimy porządek. Więc najważniejszy przywilej po zabraniu im tych wielkich emerytur i zrównaniu z normalnymi, przeciętnymi ludźmi, ale ja chcę powiedzieć tak, to jest i tak jeszcze przywilej, ponieważ najważniejszy przywilej to jest to, że oni są ciągle bezkarni. Nikt z nich nie zapłacił za zamordowanie księdza Jerzego. Morderców nie zna. Nie znamy innych kapłanów, nie znamy. Prawda? Tych wszystkich spraw. To wszystko jest zamiecione pod dywan, więc to wszystko trzeba dopiero jeszcze do tego dochodzić. I ja myślę, że to jest pierwszy krok, ta ustawa, że skończyły się apanaże wielkie finansowe, a teraz przyjdzie czas na procesy, na osądzenie zbrodniarzy i przestępców. To się rzadko zdarza podczas naszego programu, że wypowiedzi panów są lub gości są przerywane oklaskami. Dziś jesteśmy tego świadkami. Czy możemy powiedzieć, że czujecie się jako tacy cisi, mniej znani bohaterowie? Nie. Bohaterami myślę o żonie swojej. No ona bohaterska, rzeczywiście. Jak przychodzili, to jest najlepszy przykład, jak przychodzili do nas do maleńkiego mieszkania w 7-8 w takim składzie i ona ich zawsze ustawiała do ściany, jeśli mogę tak powiedzieć, przy ścianie i krzyczała na nich, gdzie w buciorach, kto będzie po was sprzątał, więcej was nie było na tej komendzie i oni troszkę się refleksowali, że głupio, bo później się odzajemniali za to na mnie, prawda, jak ja się znalazłem w ich łapach.
ale niezwykle dzielna. Walczyła o mnie, chodziła, kłóciła się, życzenia im składała. Najlepszy moment, kiedy właśnie jestem zabrany przez SB na komendę. W sobotę, a w niedzielę ma odlecieć papież z Polski, zakończyć pielgrzymkę w Polsce i szuka mnie żona. Były dwie komendy i każe mi tak chodzić z jednej do drugiej. I w końcu słyszę, jak ona, a ja jestem na górze u szefa. Pomieszczenie bez krat, jedyne na komendzie. I słyszę, jak ona wychodzi i dziękuję im tak z całego serca i krzyczy głośno. I ja wołam do niej: Jadwiga. Ona mówi: gdzie ty jesteś? Myślała, że na dołku. A co ty tam robisz? Ja mówię: szef mnie zaprosił, powiedział, że będę siedział, dopóki papież nie wyjedzie, bo jest jeden wariat w Żardowie, który złapie transparent i pojedzie do Warszawy. Nie, to ja ciebie nie będziesz siedział, to ja pojadę za ciebie, będę... I zaczęła wrzeszczeć dosłownie Solidarność, krzycząc. A ten siedział cicho jak myszka. Pierwszy raz widziałem to. To jest specjalny jakiś numer. Specjalne przeżycie. Nie odzywał się zupełnie. A w pewnym momencie mówi: pan powie żonie, żeby nie krzyczała, bo każe ją zamknąć. I ja pomyślałem, to niech pan powie, prawda? Powiedziałem, ale lepiej jak ja to zrobię. I mówię: nie krzycz, bo ten powiedział, że cię zamknie, każe cię zamknąć. Co? On mnie każe zamknąć? To ona jeszcze głośniej. Ludzie na ulicy zaczęli się zatrzymywać. Radość niesamowita. No i za ręce, za nogi, na dołek z nim. A ja mówię, że ja z dołka przyszedłem. To wielka jakaś rzecz. Bylibyśmy nieuczciwi, gdybyśmy nie wspomnieli o Janie Pawle II. Bo my swoje bohaterstwo możemy tu wyżej lub niżej trzymać, ale to Jan Paweł II dawał nam świadectwo takiej postawy i takiego nauczania, że sami z jego nauki mobilizowaliśmy przez jego naukę. Czyli siłę jednocześnie, potężną siłę. I dzięki niemu powstała Solidarność. Możemy sobie wszyscy przypisywać, kto ma większy udział, ten w Gdańsku, wszyscy, ale Jan Paweł II. Gdyby bez niego by do tego nie doszło. Ja nie zapomnę takiego zdarzenia. Opowiadał pan Zbigniew Brzeziński, nieżyjący już profesor i tak dalej. Mówi tak, że mieli bardzo trudną sytuację w 80 roku w grudniu. I wejdą czy nie wejdą. Reagan był już wybrany na prezydenta, nie objął jeszcze funkcji, ale było posiedzenie z urzędującym jeszcze prezydentem. I w pewnym momencie przyszedł Reagan i mówi: słuchajcie, nie wiemy co, nie wiem, ja też nie wiem co zrobić, ale napiszmy do Jana Pawła II, żeby on interweniował. I papież wtedy w kontakcie z Breżniewem doprowadził, a właściwie wstrzymał te brutalne rozwiązania, bo wojsko sowieckie stało przecież wokół granic, nie tylko sowieckie, polskich. Więc nie możemy mówić o tym naszym polskim zwycięstwie, polskiej niepodległości, nie wymieniając Jana Pawła II, ojca tego zwycięstwa. To jeszcze nie jest puenta naszej rozmowy, choćby bardzo ważne zdanie padło przed chwilą. Kto zostawał esbekiem w czasach PRL-u? Ten, kto chciał. Karierowicz, Łobuz, Drań, często element przestępczy, który zanim komuniści zapanowali od lata 1944 roku, jak tu na sowieckich czołgach przyjechali, to właśnie tego typu element, który nie miał żadnego posłuchu w narodzie polskim. Właśnie przestępczy element, tak jak od Lenina w Rosji, przestępczy element robił tą kontrrewolucję, całą oni nazywają rewolucję październikową bolszewicką. To samo w Polsce. Najgorszy element szedł do Urzędu Bezpieczeństwa najpierw, potem do Służby Bezpieczeństwa. Karierowicze, ludzie nikczemni, których jedynym owocem pracy było bezprawie, terror, gnębienie. Owoców pracy tych ludzi my do dzisiaj szukamy w postaci szczątków żołnierzy niezłomnych, którzy z nimi walczyli karabinem w ręku.
My do dzisiaj szukamy bezimiennych wielu mogił, żołnierzy. My szukamy także wielu ludzi, których dręczono, mordowano i tak dalej. To jest praca tych ludzi. I oni dzisiaj potrafią występować jeszcze w swoim poczuciu bezkarności głębokiej, że oni mają jakieś prawa nabyte. Ja powiem tak, oni mają jedno prawo nabyte do uczciwego procesu i cela plus. To są ważne słowa, które tutaj padają, szczególnie dla młodych ludzi, którzy nas słuchają tutaj w studiu, którzy nas oglądają. A jakby pan opisał to, kto wtedy, w czasach PRL-u, zostawał esbekiem? Pan tych esbeków na swojej drodze spotykał wielu, bo to oni pana nękali, oni pana represjonowali. To byli ludzie pozbawieni człowieczeństwa. Chociażby ja się z takimi stykałem, chociażby z tego powodu, że oni pili. Byli cały czas pod wpływem alkoholu, czyli taka firma, w której na trzeźwo nie dało się pracować. To jest najlepsze chyba określenie. W ten sposób stawali się bydlakami, no bo jeżeli człowiek, który nie panował nad sobą, nie panował dlatego, że był pijany, i mu na to pozwalano. On przychodził pijany. Ja siedziałem na dołku ponad 30 razy. I później to już byłem, stałem wywalcem, to profos otwiera mi klapę i mówi, pan wyjdzie, pogadamy. No ale teraz pana schowam, bo zawsze po 8 walili w kraty, bo przychodzili na kawę zbożową. Taką wstrętną, że to się, na tego pić się nie dawało. Jakiego oni musieli mieć kaca, żeby się na coś takiego zdecydować? A przemoc fizyczna? Przemoc fizyczna wobec mnie nie powiem, skłamałbym, ale psychiczna tak i to straszna. No, 24 na dobę inwigilacja i przyjeżdżają w nocy, mały Pawełek miał wtedy 2 lata, przyjeżdżają w nocy, wjeżdżają na podwórko, bo to taki domek, wynajmowaliśmy tam mieszkanie. Przyjeżdżają samochodem, wjeżdżają na podwórko i o 2 w nocy sygnały świetne i dźwiękowe. Ja wychodzę zdenerwowany, bo mówię, dajcie nam spać, dajcie dziecku spać. No to oni się śmieją, bo oni sobie zabawę, prawda, robią. Przyjechali, no nudzą się, dlaczego mają sobie nie potrąbić, no. A co pan sobie myśli dziś o tych politykach, którzy ramię w ramię z byłymi UBK-ami, byłymi SBK-ami stoją i głośno krzyczą, że będziemy bronić przywilejów wypracowanych w trudnych czasach PRL-u. Nie pozwolimy wam tych przywilejów emerytur zabrać. To przeraża. Jest to najgorsze, co nas mogło w życiu spotkać. Przepraszam. To rzeczywiście jest sytuacja dla nas nie do przyjęcia i niezrozumiała. Ale widocznie w tym systemie wychowani, bo tu trzeba powiedzieć jasno, że my wymieniamy tych szeregowych funkcjonariuszy SB, takie czy inne zachowania, mógłbym wiele nawet i na wesoło i na smutno przykładów podawać, ale generalnie to była cała filozofia państwa oparta na tym, że każdy ma być kontrolowany politycznie. I to jest istota była problemu, że ma być kontrolowany politycznie, a więc czy odpowiada w swoim działaniu ideologii komunistycznej wprowadzanej w Polsce. To jeszcze na sam koniec. Do kogo macie panowie największy żal, że tej sprawy, chociażby esbeckich i ubeckich emerytur, nie udało się wcześniej uregulować? O krótkie wypowiedzi proszę. Do ustaleń okrągłego stołu, do ludzi, którzy to zrobili i do wszystkich elit politycznych, pseudoelit, którzy w imię nie wiadomo czego tolerowali ten stan rzeczy, że oni byli bezkarni. Ja myślę, że jakichś takich szczegółowych ustaleń nie było. Ja byłem przy okrągłym stole. Natomiast pewna grupa ludzi o dużym autorytecie i dla nas wszystkich, i tu nie będę nazwisk wymieniał, takie zachowania, takie podejście do problemu stawiała, tak je widziała i nikt nie sprzeciwiał się temu. Mógłbym tutaj oczywiście też tych nazwisk wiele tam przytaczać, ale nie miejsce tu dziś w tym momencie. Ale proszę przytoczyć, nic nie stoi na przeszkodzie. Cały krąg, chociażby część kręgu ludzi dzisiaj związanych umownie chociażby z Gazetą Wyborczą. Adam Michnik był doradcą naszym w Hucie Solidarności i z tego czasu pamiętam go jako aktywnego i pożytecznego dla Związku Działacza. Ale później stanął
już na czele siły politycznej. Dostał gazetę, dostał oddziaływanie szerokie na opinię publiczną i tak się to tam wszystko podzieliło. To jest ciekawy wątek, bo to nie tylko przecież Adam Michnik, to także Władysław Frasyniuk. Oni przecież nie kryją się z tym, ze swoją niechęcią do obecnego rządu, ale jednocześnie stają po stronie byłych esbeków w kwestii chociażby emerytur. To pana dziwi, zaskakuje, smuci? Panie redaktorze, przeraża. W życiu nie myślałem, że doczekam takiej chwili, że moi koledzy, którzy raz nas oszukali właśnie po okrągłym stole, że sprzedali wszystko. Myślę o swoich kolegach z Solidarności. To teraz jeszcze bronią tych, których właściwie nie powinniśmy widzieć na wolności. Powinni panie długo... redaktorze, wspólne demonstracje robią naprawdę przykre wrażenia na nas, bo nawet jeżeli ktoś ma takie czy inne poglądy, nie musi z tym wychodzić na ulicę, a w tym przypadku te poglądy są nie do przyjęcia przeze mnie chociażby. W Solidarności w latach 80. od początku były różne środowiska. U nas też Adam Michnik, Jacek Kuroń chcieli być doradcami, ale my akurat ich poganialiśmy. Nam ich trockistowskie, również postkomunistyczne poglądy nie odpowiadały. Myśmy chcieli wolności, a nie poprawiania socjalizmu. Ale pomijając to, ważne jest, że jest taka zasada, że można powiedzieć, aby zło triumfowało, wystarczy, aby ludzie dobrzy nic nie robili. I właśnie jest jeden olbrzymi grzech zaniechania w imię... Na przykład sądownictwa nie róbmy, nie zmieniajmy przed laty, bo ono się rzekomo samo zreformuje, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I to są rzeczy, którymi ciągle oszukiwano. Właśnie system komunistyczny polegał na tym, że byliśmy poddawani jednym wielkim oszustwem i te środowiska do dzisiaj kłamią i oszukują. I trzeba temu się przeciwstawić. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję za bardzo interesującą rozmowę, za panów historię. Wstrząsające, tragiczne, ale historię, którą sądzę, że wszyscy dobrze zapamiętamy. Program Wyzetuszu trwa, proszę państwa, za chwilę również o ustawie dezubekizacyjnej. Będę rozmawiał z kolejnymi gośćmi. To po felietonie. Byli funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa PRL będą otrzymywać niższe świadczenia emerytalne i rentowe. Dziś weszła w życie ustawa dezubekizacyjna, która zakłada, że maksymalna emerytura dla tych osób nie będzie mogła być wyższa niż średnie świadczenie w ZUS wypłacane dla wojskowych. Nowe przepisy zakładają, że funkcjonariusze komunistycznej bezpieki otrzymają tylko minimalną emeryturę za okres służby do momentu rozwiązania SB, czyli 1000 zł brutto. Ci, którzy po zmianie ustrojowej przeszli weryfikację i trafili na przykład do Urzędu Ochrony Państwa czy Policji, otrzymają wyższe świadczenia, ale niezależnie od stopnia i pełnionej funkcji maksymalnie w wysokości średniej emerytury ZUS wypłacanej dla byłych wojskowych. W ubiegłym roku było to niewiele ponad 2000 zł brutto. Ci ludzie próbują zrzucić winę za swoje wybory, indywidualne wybory, na całe społeczeństwo. Oni wiedzieli, że przystępują do organizacji, która ma charakter zbrodniczy. Skandal, brak honoru i krzywdzenie bohaterów. Epitetów pod adresem rządu nie brakowało. Wszystko za sprawą listu, który 21 sierpnia miał otrzymać Rzecznik Praw Obywatelskich. To list od 95-letniego powstańca warszawskiego, który poczuł się objęty ustawą dezubekizacyjną. Problem w tym, że nikt nie chciał go objąć żadną ustawą, a wokół narosło szereg fałszywych informacji. Nośne tytuły wielu portali nagłośniły historię wyssaną z palca. Podobnie jak informacja o tym, że byli reprezentanci polscy znani jako Orły Górskiego otrzymają niższe emerytury. To kolejny przykład tak zwanego fake newsa, czyli historii, która nie poparta żadnymi faktami, podawana jest przez media i zaczyna funkcjonować jako prawdziwa. Którzy byli na etatach milicyjnych czy etatach wojskowych, nie zostaną obcięte emerytury, bo ustawa dezubekizacyjna, i tu wyraźnie pan minister Mariusz Błaszczak o tym mówił, dotyczy etatów esbeckich i ubeckich, a nie klubów wojskowych czy policyjnych. Jak poinformowało biuro prasowe MSWiA, tak zwana ustawa dezubekizacyjna objęła blisko 39 tysięcy osób. Rząd, odbierając przywileje esbekom, chce wspomóc finansowo tych, którzy przez całe lata za swoją postawę w czasie PRL-u żyli w biedzie.
Oglądają Państwo program Bez Retuszu w drugiej części. Naszymi gośćmi są Januaria Jackowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Redaktor Jacek Karnowski, publicysta Tygodnik Sieci. Redaktor Janusz Szwertner, publicysta portal Onet.pl. Dobry wieczór. Oraz Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Chętnie zacznę od pytania do polityków. Panowie, dlaczego na sprawiedliwość społeczną, jak wiele osób mówi o ustawie dezubekizacyjnej, musieliśmy czekać tak długo, 28 lat? Pan Włodzimierz Czarzasty, bardzo proszę. No ale mamy inne podejście do tego, bo pan mówi na sprawiedliwość społeczną, a mnie się wydaje, że ta ustawa, która została wprowadzona, właśnie jest przykładem dotknięcia grupy społecznej pierwszej, bo moim zdaniem za chwilę będą żołnierze, za chwilę będą sędziowie, prokuratorzy, za chwilę będą nauczyciele, grupy ludzi, i ta ustawa moim zdaniem jest niesprawiedliwa. Ja przepraszam, ale ja nie sądzę, że prokurator Piotrowicz zostanie jakoś szczególnie ukarany. Zasługiwali na wyższe emerytury? Nie, proszę pana, ale to pan ucieka w taką stronę, która panu odpowiada. To jest ustawa, która po pierwsze stosuje odpowiedzialność zbiorową. Po drugie, rozszerza się odpowiedzialność na członków rodziny, czyli na wdowy, na sieroty. Po trzecie, po raz kolejny każe się za to samo, bo ci ludzie zostali już dwa razy ukarani. Po czwarte, odbiera się prawa nabyte, bo te prawa zostały zagwarantowane przez państwo. Co więcej, zostały potwierdzone, o czym może pan nie wiedzieć, a w materiale żeście tego nie umieścili, przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 2009 roku. Po kolejne wreszcie stwarza się taką sytuację, że ustawą, czyli Sejm, oskarża grupę ponad 50 tysięcy ludzi, którzy to ludzie, żeby pokazać, że są na przykład niewinni, muszą iść do sądu, a zawsze sytuacja jest odwrotna. To jest, proszę pana, ustawa. Sytuacja odwrotna, która, czyli to indywidualne jest, rozpatrywanie to każdej jest, sprawy. Tak, tak jest. Ale wszyscy jest... zdajemy sobie sprawę, że wtedy trwałoby to całe dekady, proszę bo pana, rozpatrzenie to, tylu tysięcy ale... wniosków indywidualnych historii, no tyle by czasu musiało zająć. Jaka jest czasach, pana odpowiedź, ale nie, panie ja pośle? Muszę panu powiedzieć, w czasach demokracji nie można krzywdzić nawet jednej osoby. Co to jest za argument, żeby to długo trwało? W związku z tym, co chce pan poderżnąć gardła 20 tysiącom ludzi tylko dlatego, że sądy prowadzone przez PiS marnie funkcjonują? To jest poderżnięcie gardła? Jak to, to jest nazwać? Przede wszystkim to, co pan przewodniczący powiedział, to jest przede wszystkim czysta sofistyka. Bo ja przypomnę, że kto wstępował do służby bezpieczeństwa, nawet krótko w niej był. Był na przykład bibliotekarzem, był archiwistą w archiwum C w biurze w MSW. Dostawał zupełnie inne pieniądze za tą samą pracę, bo część osób się broni. Przecież ja byłem tylko kucharzem, byłem w więzieniu na Rakowieckiej, byłem tylko archiwistą, byłem tylko bibliotekarzem. Tylko miał talon na samochód, miał specjalne sklepy, resortowe wczasy, deputat mundurowy. Uzyskiwał bardzo realne, konkretne korzyści majątkowe, których inni obywatele w PRL-u, wykonując dokładnie te same czynności, nie otrzymali. Zdawał sobie sprawę, co to za organizacja jest Służba Bezpieczeństwa. Więc w tej chwili argumentacja pana przewodniczącego jest czysto sofistyczna. Po drugie, pan zadał pytanie na początku, dlaczego tak późno. Ano dlatego, że była gruba kreska, ano dlatego, że postanowiono nie rozliczać okresu komunistycznego i nie oddzielono grubą moralną cezurą prawną, moralną i polityczną PRL od odradzającej się Rzeczypospolitej. I stąd my w Senacie w poprzedniej kadencji przyjęliśmy ustawę o dekomunizacji ulic. Popierała ją Platforma, która wpierw była przeciwna, bo się okazało, że jednak sądy same się nie oczyszczą, ulice same nie będą, nie znikną nazwy działaczy komunistycznych, którzy na szkodę Polski działali na polskich ulicach. Nie znikną same pomniki, które a potem były, gloryfikowały komunizm i tak dalej, i tak dalej. Niestety, ja się zgadzam z pana opinią, jest to późno, ale lepiej późno niż wcale. Natomiast robienie w tej chwili tych zarzutów, ja przypomnę, że w ustawie jest możliwość indywidualnej ścieżki, panie przewodniczący, jeżeli ktoś na przykład miał zasługi już po 89 roku. Znam przykłady funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, którzy na przykład ochraniali Ojca Świętego, jak przyjechał do Polski, mogą w trybie indywidualnym wystąpić do ministra spraw
spraw wewnętrznych, sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. Mało tego, podobny mechanizm był już w ustawie, która raz była wprowadzona i wielu funkcjonariuszy byłych służb specjalnych, którzy mieli ewidentne zasługi, odwoływało się od tego. Więc w tej chwili mówienie, że wyrównanie i doprowadzenie do średniej, przecież to nie jest pozbawianie emerytury, to jest przywrócenie do średniego wymiaru, tak jak przeciętny obywatel emeryt ma w Polsce. No to tutaj od razu rodzi się kolejne pytanie. Dlaczego taki przykładowy bibliotekarz, który aktywnie współpracował z aparatem represji w czasach PRL-u, miałby dostawać... Na przykład. W sensie, że gotował, na przykład, dobra. Ale zaraz, jeszcze nie zadałem pytania. O, proszę bardzo. Dlaczego miałby dostawać wyższą emeryturę od swojego kolegi, innego bibliotekarza, który... Nie należał do SB. Zero. Znaczy ci ludzie, o których pan powiedział, mają liczone razy zero tą emeryturę, gorzej niż więzień. Wiedział pan o tym? Średnia zaraz. Mają obniżone emerytury będą zaraz się odniosę, do maksymalnie pan średniego nie wiedział, świadczenia wie pan, że niż przez więzień. Zakład Ubezpieczeń. Pan, dobrze, ja zaraz się do tego odniosę. Chciałem tylko powiedzieć panu, co to robi i zapytać jako dziennikarz, no bo to się aż prosi, myślę, że nawet być może publiczność aż miała takie pytanie w głowie, pewnie widzowie. Jak to wszystko, co pan powiedział, ma się do tego? Przy całym szacunku do pana, panie senatorze, i to nie jest pytanie do pana, tylko raczej do całej pańskiej partii. No to dlaczego wy uczyniliście wiceministrem sprawiedliwości komunistę? I dlaczego dzisiaj szefem Komisji Sprawiedliwości w demokratycznym państwie, które kocham, jest były komunista? Skoro zamiast odpowiedzi wyrął pan pytanie, nie, to od razu pytanie. Dobrze. Pytanie właśnie, padło, odpowiedź. Bo jestem ciekawy, szczerze, z całym szacunkiem, panie senatorze, bo pan nie ma takiej przyszłości. Zupełnie inne porządki, no, odpowiem, panie. Zaraz, panie redaktorze, za chwilę, najpierw odpowiem. Ale ja chciałem widz zapytać, a nie pana. Nie, no bo zawsze jest tak. Ale czy pan będzie padał jako Prawo i Sprawiedliwość? Nie, no dajmy odpowiedzieć, przepraszam, że się rządzę w bardzo programie, proszę. Ale ja nie rozumiem pańskiego pytania. Proszę powtórzyć pańskie pytanie, bo ja jak po prostu nie widzę związku logicznego. Na temat o tym, że trzeba się czyścić ale z komunistów, a mówimy o funkcjonariuszach aparatu bezpieczeństwa. Tak? Aha, czyli komunista, jak był sędzią komunistycznym, ale proszę dać odpowiedź teraz na pytanie. Ale jak był na przykład milicjantem i panie redaktorze, zadał pan pytanie, pozwólmy teraz odpowiedzieć. Ale pan że nie rozumiem. Ale to zadał pan po raz drugi. Pan uprawia czystą sofistykę. To jest rozumowanie pozornie poprawne, które jest fałszywe. I dokładnie pan to robi w tym momencie, ponieważ my mówimy wyraźnie o osobach, które były w służbie bezpieczeństwa. Jeszcze raz, nie dotyczy dlaczego to komunista został wiceministrem sprawiedliwości? Panie redaktorze, tutaj się rodzi, proszę państwa, jeszcze jedno pytanie. Panie redaktorze, ja bym chciał pana zapytać teraz o co innego. Dlaczego jest tak, że niektórzy politycy... Trzeba odpowiedzieć, dlatego że ten zarzut, że pisma komunistów, to się zawsze sprowadza, że wielu, zawsze sprowadza się do trzech nazwisk. Kryże nie ma. Ale ambasador Przyłębski oczyszczony, senator Piotrowicz. Ja akurat jako dziennikarz zajmowałem się tą sprawą. Wy ciągle tego nie przyjmujecie do wiadomości. Ale są wiarygodne relacje świadków z opozycji, którzy mówią, że senator Piotrowicz im pomagał. I są bardzo niewiarygodne, jedna niewiarygodna, zmieniona w czasie relacja, która twierdzi inaczej. Nie chodzi o wy krzywdzicie tego człowieka, po prostu go krzywdzicie. Życie nie jest czarno-białe i właśnie ta ustawa życie nie jest nie zakłada przepaści. Ale wy go wszyscy będziemy mówić, to nikt nie będzie nic rozumiał. Zajmowałem się chwilą, widzicie taką czystą sofistykę, która doprowadziła do tego, że zbrodniarz stanu wojennego, Wojciech Jaruzelski, który miał zarzuty udziału w Związku Zbrojnym o charakterze przestępczym, zarzut bardzo wysoko karany, uniknął odpowiedzialności właśnie przez takie rozmydlanie problemów, jak przed chwilą pan redaktor z Onetu zaproponował. I ta opcja, która jest za grubą kreską, rozmywanie, rozmiędlanie i wyciąganie na zasadzie paradoksu. I to jest metoda z gruntu rzeczy fałszywa. Dlatego, że te sprawy nie zostały rozliczone. A dlaczego nie zostały rozliczone? Bo ktoś ustalił, część ówczesnej opozycji ustaliła z częścią środowiska komunistycznego, że nie będzie rozrachunku. Generał Kiszczak to o tym rozrachunku właśnie teraz możemy mówić. Jak przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej postrzega obrady Okrągłego Stołu? Czy to był rzeczywiście deal, układ między stroną solidarnościową a komunistami? Jak pan to interpretuje po tylu latach, po 28 latach? Nie, teraz pan poseł. Zaraz pan przewodniczący mam głos. Przekonałem się. Nie panu, dlatego ja, panie redaktorze, nie przesadzajmy. Przewidziałem wasze odpowiedzi. Dobry komunista, nasz komunista, dobry komunista. To
rzeczywiście funkcjonuje w Prawie Sprawiedliwości. Przepraszam. Ja rozumiem, że Wojciech Jaruzelski, który miał krew na rękach i wprowadził... Ale ja mam jedno zdanie. Jedno zdanie. Każde jedno zdanie to tak... Panie media miały dekady czasu, żeby się wykazać antykomunizmem. Nie ma mediów, panie redaktorze. Pan Włodzimierz Czarzasty, bardzo proszę teraz o odpowiedź. Żeby się wykazać, się nie wykazaliście, więc teraz to jest czysto jałowy zabieg. 54 tysiące osób zostało pod tą ustawę podłączoną, w tym obsługa gabinetu ministra spraw wewnętrznych, biuro rejestracji cudzoziemców, zarząd kontroli ruchu granicznego, inspektorat operacyjny ochrony elektrowni jądrowej w Żarnowcu, biuro ochrony rządu, lekarze, którzy byli zatrudnieni w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w szpitalach, sportowcy, którzy funkcjonowali w wojskowych bądź milicyjnych klubach. Właśnie proszę państwa, i teraz dalsza sprawa to jest taka. To jest fake news, kiedy mówimy o sportowcach. Ale to jest wasz fake news. Ja w wasze fake newsy nie wierzę, dlatego że sobie tworzycie newsy po to, żeby mieć swój elektorat. To nie był nasz fake news, tylko to był fake news redakcji, pan Gromosław Czempiński, pan Gromosław Czempiński, generał, który, jak pan pamięta, wyprowadził pracowników CIA z swego czasu i uratował, który po Stany Zjednoczone obniżyły, proszę pana, nasz dług po jego akcji, słynnej zresztą akcji, podlega pod przepis, który mu mówi, że maksymalne jego wynagrodzenie będzie wynosiło 1700 zł. Ja chciałem panu powiedzieć, o zabieranie godności tym ludziom, zabieranie życia tym ludziom, prawa do tego życia, jest świństwem. Tym bardziej, że... I to jest ważne, bo... To może ja krótkie pytanie, bardziej, skoro ta ustawa jest niesprawiedliwa, to dlaczego pana, żadne nie wprowadzono pana, za czasów rządów SLD? Mógłby pan to wyjaśnić? Bo my inaczej uważamy. Po prostu. I teraz niech pan posłucha. W 2009, bo tego nie pokazaliście w tym materiale, Trybunał Konstytucyjny, krótki cytat. Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach Policji Bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego, a służba w organach suwerennej Polski po roku 90 także traktowana jest jednakowo bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę Trybunału? W organach... Proszę pana, jak pan w ogóle jako niezależny dziennikarz może tak pytać? To znaczy, że pan zakłada... Nie można o to pytać? Że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są sterowani przez jakąkolwiek partię? Ale czy ja coś takiego powiedziałem? Zapytałem pana tylko jedną rzecz. Kto był szefem Trybunału? To mało ważne. To jest Trybunał Konstytucyjny. Tak? A to jest od pana odpowiedź. Pan ma prawo do takiej odpowiedzi. Czy to rzeczywiście jest mało ważne? Jeżeli chodzi o Jaruzelskiego, to chciałem panu powiedzieć tak. Łatwo się zajmować, tchórze się zajmują ludźmi nieżywymi. Wie pan, co zrobicie mu? Wykopiecie go z grobu. Pan Jacek Karnowski, bardzo proszę. Pochowacie, proszę pana, gdzieś pod płotem. Uniknął odpowiedzialności za życia, brał udział w związku przestępczym. Ile pan jest posłem w parlamencie? Pan reprezentuje władzę totalną, która krzywdzi ludzi. Mamy tutaj do czynienia z obroną generała Wojciecha Jaruzelskiego. Oczywiście, że mamy do czynienia, tak? To niech pan idzie do ludzi, którzy zginęli w czasach, kiedy Jaruzelski rządził. Ponad 100 osób zamordowanych w stanie wojennym. Ludzie, którzy potracili pracę. Tysiące, którzy siedzieli w więzieniach. Stan wojenny, który nawet był nielegalnie wprowadzony z punktu widzenia PRL-u. Co pan tu wredzi, panie Czarzasty? Szanowni państwo, nie będzie cały czas pan mówił. Teraz pytanie do pana redaktora, Jacek Karnowski. Panie redaktorze, dlaczego jest tak, że dziś wielu polityków, ale także wielu publicystów swoją uwagę poświęca na przykładach byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy czują się pokrzywdzeni, a w ogóle nie pochyla się nad losem ofiar? My gościliśmy tutaj w programie trzy ofiary, które opowiadały o tym systemie opresji. Mówiły też, ile otrzymują emerytury. Na przykład jeden z panów 840 zł. Ja przypomnę tylko, że ta emerytura, proszę państwa, byłych UBEków i SBEków może wynosić
2000 mniej więcej, trochę mniej. Nie więcej niż średnie świadczenie wypłacane ja przez ZUS. Ja powiem tylko jedno. Aparat bezpieczeństwa w Polsce zaczął się w 1944-1945, przyszedł razem z armią sowiecką. I jest charakterystyczna cecha w tych podaniach SB-ków, UB-ków z późniejszych dekad. Oni zawsze piszą, chcę służyć, bo mój ojciec służył. To znaczy, że jest ciągłość między tymi, którzy strzelali w tył głowy na Mokotowie, a późniejszymi pokoleniami SB-ków. I to jest cały aparat zbrukany. Co do tego, że sądy w Polsce, jak pan przewodniczący przywołał, panie przewodniczący, ja nie mam wątpliwości, że sądy w III RP denazyfikację uznałyby za niezgodną z prawem i z konstytucją. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Te sądy były skrojone po to, żeby chronić ten układ, ten system zaprojektowany przy okrągłym stole, a nie żeby coś zmieniać. To o to chodzi. I trzeci element, który mi się wydaje ważny. Pieniądze mają znaczenie. Pieniądze są miernikiem pozycji społecznej. Dają siłę nabywczą, dają siłę społeczną. I te pieniądze też mają znaczenie. To, że te grupy uprzywilejowane korzystały z bardzo dużych pieniędzy. No moja mama po kilkudziesięciu latach pracy jako nauczycielka, no ja nie wiem, czy ona ma 2000. Wydaje mi się, że nie ma. No i to, a ci ludzie mają ogromne pieniądze. Ale jakie ogromne? No ogromne, to są kilkunastotysięczne emerytury, kilkutysięczne emerytury. Nie, to nie są emerytury. Najwyższe emerytury to potwierdza zasadę bezpieczeństwa. Jeżeli nie, to zbicie do 2000 nie jest w takim razie problemem, bo to znaczy, że nie o specjalnie dużej korekcie mówimy. I proszę to pana, proszę pana, pan, wie pan co, cenię pana i znam kawał czasu. 32 osoby to są osoby, które na 54 tysiące to są osoby, które mają powyżej 10 tysięcy złotych. 103 osoby to są osoby, które mają powyżej 6 tysięcy złotych. Panie przewodniczący, mnie tak naprawdę, ale wie pan, jakie dane są interesujące? Jaki jest, do jakiego najniższego poziomu spadnie ta emerytura? Ale to wiadomo. No to proszę. Od 800 złotych do 1700. No czyli to jest standard polski mniej więcej. To jest standard polski. No niestety to jest standard polski. Proszę pana, ale my rozmawiamy o generale Czempińskim na przykład, który, proszę pana, zrobił dla Polski bardzo wiele. Ale generał Czempiński ma indywidualną ścieżkę ubiegania pana, się o... Rozmawiamy o generale Hermaszewskim, który pewnie ludziom, nie wiem, coś zrobił. Mieliśmy jednego kosmonautę. Czyli generał Czempiński powinien zatrzymać, zastopować wprowadzenie ustawy dezubekizacyjnej? Właśnie pana głupota polega na tym, że pan nawet tej ustawy nie przeczytał. Przeczytałem. Podlega pod tę ustawę. Wie pan o tym? Pod którą? Co pan opowiada? Właśnie, o której mówię w tej chwili. Był w służbie bezpieczeństwa. Proszę pana, podlega pod... Jeżeli... Czy pan wie, czy pan wie o tym, bo pan nie wie, widzę pana przerażone oczy. 64 instytucje, 64 instytucje, proszę państwa, podlegają pod tę ustawę. Wiecie, że jest to 28 więcej instytucji niż, ale niech pan posłucha, niż podlegały pod ustawę lustracyjną. Wy nie macie wiedzy w ogóle. Przepraszam, ja panie. Wy wiecie o tym, że do 90. roku ludzie mają zero uposażenia. Pan na przykład użyje słowa biuro ochrony rządu. Pan użyje słowa biuro ochrony rządu, ale był okres, kiedy Biuro Ochrony Rządu było częścią Służby Bezpieczeństwa. Więc mówimy i każdy funkcjonariusz jednocześnie był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa. Bez względu na to, że zajmował się ochroną osobistą, formalnie był w Służbie Bezpieczeństwa. I mówimy o takich sytuacjach, a nie o sytuacjach na przykład wojskowych. Panowie, chciałbym wrócić do pytania, które tutaj padło, które zadałem. Dlaczego dzisiaj... Panie redaktorze, obrzeża ustawy, tak? A sam rdzeń nie jest. Dlaczego dzisiaj, 28 lat po 89 roku, tak wielu polityków, tak wielu publicystów młodych pochyla się nad losem byłych SB-ków, byłych UB-ków, a nie opisuje historii ofiar represji perelowskiego systemu? Dlaczego tak się dzieje? Młody jestem publicystą, to panu odpowiem. Nie pochylam się nad losem ludzi, którzy czynili zło w trakcie PRL-u. Rozmawiał pan z tymi gośćmi, z którymi przed chwilą rozmawiałem w pierwszej części programu, czy nie? Opozycję demokratyczną w Polsce powinien sprawiedliwie zostać ukarany w wolnej Polsce. To jest w ogóle poza sporem. W ogóle nie dotykamy klucz tutaj sprawy. Panie senatorze, problem tą ustawą jest taki, że robiliście ją tak na szybko, że ja pana zaskoczę, ale niestety są ludzie, którzy nie byli w SB, a otrzymali.
obniżone emerytury. Państwo też tego nie wiecie. Zapraszam, bo opisywałem tę historię. Natomiast teraz to, musimy to jest, pan oddać... Dodam tylko jedno pytanie. Czy rozmawiał pan z jakąkolwiek ofiarą represji SB? Mam olbrzymi szacunek do wszystkich ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę. Ale czy rozmawiał pan, czy nie? Ale ja przecież ujawniam w swoich reportażach historię ludzi, którzy nie byli w SB, a którzy stracili emerytury. Ale mówię o ofiarach, esbeckich represji. Nie dam sobie oddać głosu w tej chwili. Opowiem, bo to było dosyć absurdalne stawianie sprawy, natomiast ja państwu opowiem. Moje pytanie jest absurdalne. Czy rozmawiał pan kiedykolwiek z ofiarą esbeckich represji? To jest absurdalne pytanie. O czymś innym w tym programie. Panie redaktorze, czy ja mogę coś powiedzieć? No może pan, ale chciałbym, żeby pan odpowiedział na moje pytanie. Czy kiedykolwiek rozmawiał pan z osobą, która była ofiarą esbeckich represji? Ja naprawdę powiem. Ale tak czy nie, to jest proste pytanie, prosta odpowiedź. Panie redaktorze. Rzecz w tym programie powiem, w odniesieniu też do tego, co pan senator powie. Będę bardzo wdzięczny, jeśli pan zapyta po tej historii, którą zaraz opowiem, kogoś z publiczności, co sądzi o tej historii. I teraz musi mi pan dać kilka minut, bo wcześniej dobrze, pan tylko chciałbym, żeby pan odpowiedział. Chciałem opowiedzieć historię. A czy może pan tylko odpowiedzieć i zaraz pan ją opowie? Chciałem opowiedzieć historię. Nie odpowie pan redaktor, opowie swoją historię. Bardzo tak prosimy. Jest, dokładnie. Chciałem powiedzieć historię Jastrzębia. Proszę, jeśli mogę państwa, nawet jeśli macie inne zdanie niż ja, żeby mnie chwileczkę wysłuchać. Ja powiem historię Jastrzębia, żołnierza Armii Krajowej, byłego powstańca warszawskiego, w 1944 roku wysłanego, posłanego do walk na Woli. Jego pluton 333 został rozstrzelany przez Niemców niemal w całości. Uchował się Jastrząb, po wojnie stał się zaplutym karłem reakcji, drodzy państwo, i został na siłę wcielony do wojska. Później, żeby utrzymać rodzinę w jakiś sposób, został bibliotekarzem. Został bibliotekarzem. Przez chwilę został wrzucony na taki etat, który rzeczywiście teraz sprawia, że podpadł ustawę dezubekizacyjną. Został zgnojony przez Niemców, zgnojony przez komunistów. Dlaczego tego pseudonimu nie ma na stronach Armii Krajowej? Dzisiaj stracił emeryturę. To jest hańba. Ja byłbym bardzo wdzięczny, jeśli pan by zapytał kogoś, co jest publiczności. Całe dekady straciło, wyrzuceni, bez pracy, kariera zawodowa się zawaliła. Rodziny rozwalone, bieda, nędza, a pan się, pan uważa, że jeden... To nie jest w ogóle to jest, moich historii. Bo to jest manipulacja jednym człowiekiem, który okazało się, że będzie miał emeryturę, zasłaniacie rzeczywistość. To jest najgorsze. Natomiast ja powiem tylko jedno. Umierający esbecy. Ja powiem jedno, żeby było jasne. To są falsyfikacje wszystko. Jednostki mają przesłonić sprawiedliwość. Musicie dostrzegać krzywdę drugiego człowieka. O Boże, no nie, no krzywdę drugiego człowieka. Rozmawiał z ofiarą esbeckich represji. To jest, ja panu pokażę człowieka, którego panie karacie za to, przypominam, że ja prowadzę ten program, nie pan. To jest bardzo problem. Proszę, żeby pan teraz nie mówił, kiedy ja zadaję pytanie. Bardzo proszę odpowiedź. Prosimy o ciszę. Panowie, proszę o spokój, apeluję o spokój. Panie redaktorze, podejdę bliżej. Bardzo proszę, żeby pan teraz nie mówił, kiedy ja zadaję kolejne pytanie. To jeszcze raz. Panie redaktorze, bardzo proszę, żeby pan nie mówił, kiedy ja zadaję pytanie. Sami państwo widzą. Czy rozmawiał pan kiedykolwiek z ofiarą represji w czasach PRL-u? Nie można mówić 10 minut longiem i mieć pretensje, że przerywa. Ale prosimy wszystkie o ciszę. Pan Włodzimierz Czarzasty odpowiada. Rozmawiałem z wieloma. I muszę panu powiedzieć, że to jest taka sytuacja, że była wprowadzona przecież lustracja. 10 tysięcy ludzi, którzy pracowały w służbach, dostały od wolnej Polski prawo do pracy dalej. I prawo również do potem korzystania z praw nabytych. Pana to nie powinno zdziwić. Ja potępiam wszystkich tych, którzy byli bandytami, gwałcicielami, mordercami i pracowali w UB, bo również tacy w UB pracowali. Tak samo jak w Narodowych Siłach Zbrojnych byli gnoje i złodzieje i bandyci i fantastyczni ludzie, tak samo jak w Żołnierzach Wyklętych. W związku z tym, czy pan myśli, że teraz jak się zastosuje, co nieprawda, co pan wie na ten niedługo temat. Niedługo się dowiemy, że Stalin miał... Ale czy stawienie takiego znaku równości jest uprawnione? Organizację patriotyczną, która w bardzo trudnych warunkach działała za aparatem represji państwa komunistycznego. Mało jak można porównywać? W sowieckich bagnetach przywiezionym do Polski. Szanowni państwo, czas na wyniki naszej sądy internetowej o to, jak głosowali widzowie, internauci, jak państwo głosowaliście w naszej sądzie. Przypomnę pytanie, które brzmiało, czy jesteś za zlikwidowaniem przywilejów funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa? Przytłaczająca większość, 95% odpowiedziało tak, tylko jedna na 20 osób, czyli 5% odpowiadało, że nie, a udział w sądzie wzięło udział prawie 5 tysięcy osób. Bardzo dziękuję, zostało niewiele czasu, a przed nami, proszę państwa, jeszcze trzecia część programu. Najpierw felieton.
ambitne inwestycje mają mieć jeszcze lepsze finansowanie. Wszystko za sprawą rekordowych wpływów z podatku VAT. Uszczelnianie systemu jest cały czas w fazie rozwojowej. Przyjmuje się, że w ciągu 10 lat za czasów rządów koalicji PO-PSL z Polski za granicę wytransferowano ponad 500 000 000 zł. Polska straciła, Polska została na tę kwotę wydrenowana finansowo z tytułu tego, że Ministerstwo Finansów przymykało oko na optymalizację spółek córek, firm pochodzących z zachodniej Europy, z tak zwanej starej Unii. Rządzące niecałe 2 lata Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało już większość ze swoich przedwyborczych obietnic. Program Rodzina 500+, obniżenie wieku emerytalnego, obniżanie podatków, reforma edukacji czy repolonizacja banków stały się faktem i to wbrew czarnym wizjom roztaczanym przez opozycję. Chcę to powiedzieć jasno, z pełną odpowiedzialnością jako były minister finansów. Na te obietnice, które PiS złożył, pieniędzy po prostu nie ma. I nie będzie do końca tej kadencji. Prawo i Sprawiedliwość w sondażach ma ogromną przewagę nad Platformą Obywatelską. Jak oceniają eksperci, to efekt przede wszystkim wyników polskiej gospodarki. Rekordowo niskie bezrobocie, ogromny wzrost wpływów do budżetu, dynamiczny wzrost PKB. 500+, emerytury, leki dla seniorów, płaca minimalna, godzinówka minimalna, walka z umowami śmieciowymi. Nie oddajemy, czy nie wymuszamy oddawania dzieci przez ludzi biednych. Polacy zauważyli dobrą zmianę w swoich portfelach. A im lepiej żyje się Polakom, tym gorzej dla opozycji. Jarosław Kaczyński miał się nie znać na gospodarce. Budżet miał się rozsypać w kilka miesięcy, a w polityce międzynarodowej mieliśmy być izolowani. Gdzie były te pieniądze? Niektórzy mówią, że wystarczy nie kraść. Rząd chce ulżyć emerytom. Szykuje program 500+ dla seniorów. Obecnie w Polsce trwa budowa 1200 mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Dziś wchodzą w życie przepisy przywracające wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. I o gospodarce, proszę Państwa, w trzeciej części naszego programu porozmawiam z gośćmi, a są nimi Janusz Szewczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, analityk gospodarczy, profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista Szkoły Głównej Handlowej, prezes Instytutu Myśli Szumana oraz redaktor Wojciech Surmacz, publicysta ekonomiczny, Polskie Radio, program trzeci. Jeszcze może tytułem wstępu planowałem tę część prowadzić na stojąco, ale znalazł się wolny fotel, bo próbowaliśmy zaprosić przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. W biurze prasowym usłyszeliśmy, że nikt do programu o gospodarce nie przyjdzie rozmawiać. Podobnie zresztą było z Nowoczesną. Dzwoniliśmy do kilkunastu przedstawicieli Nowoczesnej. O gospodarce też nie chcieli rozmawiać. Czy to jest zatem trudny temat dla przedstawicieli Nowoczesnej i Platformy, gospodarka? No właśnie nie wiem, czy bardziej się boją pana redaktora, czy nas tutaj, ale niewątpliwie trzeba powiedzieć, że gospodarka i finanse są najsilniejszą stroną tego rządu. Tych sukcesów jest naprawdę całkiem sporo. Stajemy się taką lokomotywą, bym powiedział, gospodarczą Unii Europejskiej. Powiedział o tym premier Orban tutaj w Polsce, a więc nie sami się tym chwalimy. 4% wzrost, 7% bezrobocie, jedno z najniższych od 20 kilku lat. W połowie roku była nadwyżka budżetowa po lipcu rzędu 5 miliardów złotych. W tym czasie Platforma z PSL-em miała z reguły po lipcu tak 30-40 miliardów, ale deficytu. Widać, że zaczynamy być notowani w najwyższych, bym powiedział, tych pułapach gospodarczych. Ostatnia decyzja FTSE, giełdy londyńskiej, która mówi, że Polska jest przesunięta ze względu na rynki kapitałowe do 25 krajów najbardziej rozwiniętych świata. I o to chciałbym właśnie teraz spytać, co oznacza ta decyzja FTSE Russell, że awansowaliśmy do 25 najbardziej rozwiniętych krajów świata? Co w praktyce dla nas wszystkich to oznacza? Panie redaktorze, szanowni państwo, Financial Times, Stock Exchange, to jest indeks, który komunikuje, można powiedzieć, atrakcyjność inwestycyjną. Wydaje mi się, że zaraz właśnie po
tym spotkaniu i decyzji JP Morgan o wejściu na rynek polski, automatycznie czy w jakiś sposób bardzo zachęcający to zadziałało właśnie na decyzję tego indeksu. Co to oznacza właśnie? To oznacza atrakcyjność inwestycyjną. To oznacza, że inwestorzy, którzy amerykańscy, inwestorzy globalni monitorują indeksy i między innymi będą w tej chwili bardzo precyzyjnie monitorowali indeks na przykład na giełdzie warszawskiej i jako priorytet ich inwestycji to właśnie będą inwestycje w te indeksy. Czyli można powiedzieć, zwiększymy w tej chwili potencjalnie istotny napływ właśnie takich inwestycji na nie tylko polską giełdę, ale do polskiej gospodarki. A jak to się przełoży i czy się w ogóle przełoży na kieszenie Polaków? Z pewnością tak. Proszę Państwa, ja odczytuję ten komunikat w następujący sposób. Myśmy mieli w zasadzie w ostatnim tygodniu i w najbliższy wtorek będą rozmowy na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niezwykle ważnej inwestycji i właśnie ta inwestycja między innymi, nie tylko, będzie powodować niejako rozwój różnych biznesów. Nie tylko tam właśnie wokół Stanisławowa, ale i w Polsce. To oznacza, że właśnie dzisiaj obserwujemy istotny wzrost na przykład płac. On jest w tempie szybszym niż wzrost PKB. Mówimy właśnie o wzroście PKB, mówimy często o rekordowo niskim bezrobociu, mówimy o wzroście produkcji przemysłowej, ale czy są jakieś wskaźniki, które mogą budzić nasz niepokój? Ja może jeszcze na chwilę odniosę się do FTSE Russell, do tego, że zostaliśmy wciągnięci na listę państw wysoko rozwiniętych. Wystarczy wspomnieć, że na tej liście znajdują się Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, między innymi jeszcze. Może warto dodać, że właśnie w tym samym komunikacie, który podał Bloomberg, padła też informacja, że na przykład Arabia Saudyjska nie została wciągnięta na listę krajów rozwijających się, a Katar właśnie na tę listę trafił, więc to jest naprawdę ekstra klasa. Jak to się przełoży na nasze kieszenie, na kieszenie przeciętnego Kowalskiego? No myślę, że najprostszym takim miernikiem może być to, że nasza waluta będzie po prostu mocniejsza, tak? Że będzie stabilizacja złotego i stabilizacja również naszych portfeli, naszych kredytów, i tak dalej, i tak dalej. To takie pierwsze, pierwsze jaskółki. Warto wspomnieć, że FTSE Russell wciągnął nas na listę takich obserwowanych państw w 2011 roku. I musieliśmy czekać 7 lat, aż coś się w końcu wydarzyło. A jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, o które pan zapytał, to ja chciałem powiedzieć, że wcale nie jest tak fenomenalnie. Że te wyniki wcale nie są takie super. One są prawie normalne. Ale jeszcze nie są normalne. Polska gospodarka rozwija się na przykład 3 razy szybciej od gospodarki francuskiej obecnie. Tak, tylko pytanie, dlaczego tak słabo rozwija się francuska? Jeśli można to uzupełnić, to pytanie, które pan zadał, czy są jeszcze problemy? Czy możemy coś naprawić? Oczywiście tak. My widzimy na przykład, że płace rosną 5%, 6%. To dla Polaków jest za mało. One powinny rosnąć szybciej i myślę, że nas to czeka, że te płace będą rosły szybciej. Kiedy? No, myślę, że z każdym rokiem jednak to uszczelnienie, to co myśmy zrobili niewątpliwie przez 2 lata, bo to są, przypomnijmy, 2 lata tylko rządów. Zaledwie 2 lata, ale uszczelnienie systemu podatkowego, przecież to złodziejstwo, żeśmy totalne wyłudzenia VAT na 260 miliardów złotych przez 8 lat rządów tamtej ekipy, wyłudzenia w podatku CIT na kilkadziesiąt miliardów, przemyt paliwa, hazard, który nie przynosił dochodu polskiemu państwu. To wszystko się zmienia. To jest jeszcze wiele do zrobienia, niewątpliwie. Ale Polacy moim zdaniem widzą, obserwują te pozytywne zmiany i moim zdaniem dlatego opozycja też nie chce przychodzić do programów o gospodarce. No bo dokładnie co oni mogą powiedzieć? To, co pan Rostowski powie, powiedzą, że nie ma pieniędzy na 500+ i nie będzie pieniędzy, kiedy w zeszłym roku było 17 miliardów, w tym roku 23 miliardy, a na przyszły rok jest 24 miliardy przeznaczone już na te wydatki. Ale opozycja odpowiada w ten sposób między innymi, że te dobre wyniki gospodarcze, jeśli się oczywiście przyznaje, że to są dobre wyniki gospodarcze, to zasługa po prostu dobrej koniunktury i tyle. No bo szczęście sprzyja lepszym. Tylko że ta dobra koniunktura trwa od wielu lat.
No nie, to znaczy to nie jest wynik dobrej koniunktury. Oczywiście generalnie jak obserwujemy indeksy giełdowe, no to ostatnie powiedzmy 2 lata one się poprawiają w całej Europie. Ale to nie jest zasługa indeksów. Chciałem zwrócić uwagę, że ta kwestia wzrostu płac nie może być w asynchronizmie do właśnie kwestii wzrostu popytu i też inwestycji. I w związku z tym zgadzam się, tu rzeczywiście chcielibyśmy, żeby ten wzrost płac był większy, ale żeby on był większy, to potrzebujemy inwestować. I ta sytuacja, właśnie, o której mówimy, właśnie, czyli JP Morgan, jakby pojawienie się, nie, sam JP Morgan nie zrealizuje tego, ale ten sygnał, centralny port komunikacyjny, pojawienie się Polski właśnie w indeksie, tym ważnym indeksie, to będzie wyzwalało inwestycje. Jeszcze jedno, panie redaktorze, jakby można powiedzieć, w planie Morawieckiego pojawia się, jak państwo pamiętacie, potężny wolumen potrzebnego kapitału do właśnie tego rozwoju gospodarczego. I tam wszyscy wiemy, ekonomiści, finansiści wiedzą, że potrzeba tego equity, tego kapitału właśnie udziałowego, inwestycyjnego. I tutaj pojawia się szansa, żeby on się pojawił. Nieubłaganie, jeszcze jedno pytanie, bo to jest pytanie, które na pewno interesuje naszych widzów. Czy to nie jest moment, żeby pomyśleć o obniżce podatków? Podatku PIT głównie. Oczywiście, taki moment jest. Ten moment trwa tak naprawdę od 2 lat, kiedy przyszła dobra zmiana. Ten moment powinien. Znaczy to, że należy obniżyć podatki, powinniśmy to powtarzać jak mantrę ministrowi Morawieckiemu, wicepremierowi Morawieckiemu i w końcu być może to do niego dotrze, ale myślę, że dotrze w odpowiednim czasie. Myślę, że tak, należy obniżyć podatki. Oczywiście mógłbym podać przykład Stanów Zjednoczonych i ostatnie ruchy Donalda Trumpa, który dosyć rewolucyjnie poszedł. Już niestety bez przykładów czas minął, proszę państwa, aż 70 minut programu dzisiaj szybko zleciało. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję państwu studiu, dziękuję państwu przed telewizorami. Widzimy się za tydzień o 21:50 bez retuszu. Do zobaczenia.